Cześć! W dzisiejszym odcinku narysujemy świerk. Potrzebujecie białą kartkę, gumkę i węgielki. Zaczynamy! Narysujmy pięć drzewa. Zacznie się on tutaj, a skończy tutaj. U podstawy będzie on szerszy, a im wyżej, tym cieńszy. W ten sposób. Teraz gałązki. Na samej górze będą one bardzo delikatne i poziome. A im niżej, tym będą coraz bardziej rozłożyste. I skierowane bardziej do dołu. Rysujemy kształt łódeczek. W ten sposób. Zacieniujmy. Od dołu rysujemy mocniejsze cienie. Rozcieramy na całej długości gałązek. Dodajmy jeszcze kilka pomiędzy, które będą schowane za naszymi gałązkami. Pień cieniujemy w miejscach, gdzie jest on widoczny. Teraz rozjaśnimy w tym miejscu tworząc gałązkę. I na przykład w tym miejscu. Będą to gałązki na wprost. Dodajmy przy nich cienie, tak żeby podkreślić ich kształt. I gałązka.
teraz szczegóły. Rysujemy drobniejsze kreseczki, które będą igiełkami. I wyciągamy gałązki ku górze. Czubek. Musimy bardzo uważać, żeby cały węgiel nam się nie rozmazał. Tworzymy głębszy cień przy gałązce na wprost. Im niżej, tym ciemniejsze gałązki. Jeszcze kilka drobnych, suchych gałązek na dole i ziemię. Nakładamy głęboki cień pod drzewem. Pienik delikatnie będzie rozchodził się na boki. Dodajmy jeszcze jakieś trawy. Możemy jeszcze wzmocnić światła na górnych gałązkach. Bardzo delikatnie. Tak wygląda mój rysunek. A wy wrzucajcie wasze prace do gniazda. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!